W Ostrzyszowie nie trzeba go nikomu przedstawiać. To chodząca legenda i encyklopedia historii miasta, wciąż aktywny fizycznie i mentalnie. Przestał kierować swoim maluchem w wieku 86 lat, a książkę napisał, gdy skończył 94. Wczoraj świętował 98 urodziny. Serdeczne życzenia Tadeuszowi Pacanowskiemu, bo o tym ostrzyszowianinie mowa, złożyła także redakcja telewizji ProArt. Cieszy mnie to, że Polska jest zorganizowana. To postać równie charakterystyczna dla miasta jak kamienica, w której mieszka. To właśnie tutaj, w samym centrum Ostrzeszowa, od dziesiątek lat żyje Tadeusz Pacanowski. Społecznik, regionalista, harcerz, słowem człowiek orkiestra. Skończył właśnie 98 lat. Ja bym w wszystkich organizacjach społecznych. Pomimo sędziwego wieku, pan Tadeusz jest wciąż bardzo aktywny, mówi jego opiekunka. Pan Tadeusz jeździł do 86 lat samochodem, samodzielnie. Potem przestał, bo mu się tam coś przytrafiło i odłożył samochód. Ale jeszcze, żeby nie to, to by dalej jeździł, nie? W wieku 94 lat napisał natomiast swoją wspomnieniową książkę. Rękę jak pisał, to miał ją niekiedy sztywne, to pióro było. Ale nie przestawał. Jak skończył, potem żeśmy mogli sobie porozmawiać. To było niesamowite, to jego nanoszenie na papier. To było niesamowite. Woli o sobie nie mówić jako o legendzie. Na początku chciałbym zapytać, jak pańskie zdrowie? No, stosownie co do wieku, coraz lepiej. Końskie zdrowie pan Tadeusz zawdzięcza głównie aktywnemu trybowi życia. Uprawiał dużo sportu, często do dziś spaceruje, lubi owoce, ale także symboliczną lampkę koniaku. Dla zdrowotności swoją młodość wspomina z rozrzewnieniem. Nie było, powiedzmy, tak lekko ogólnie, no, ale było to życie trochę inne. Inne, czyli wolniejsze, mówi dalej 98-latek z kondycją, której mógłby pozazdrościć nie jeden 70-latek. Wiosną, no to krzesełeczka, ławeczki, siedzieli sąsiedzi ze sobą, rozmawiali. Dzisiaj tego nikt nie ma czasu, nikt się nie spieszył. Ma rodzinę za granicą, ale nigdy nie zostawił swojego miasta. Z jego okien Ostrzeszów widać jak na dłoni. Kocha miasto zarówno to w swojej pamięci, jak i to współczesne. W ubiegłym roku otrzymał medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, ale pamiętają o nim także poprzednie władze. Z życzeniami dla solenizanta przyszedł wczoraj m.in. były burmistrz Ostrzeszowa Zbyszko Szmaj. Panie Tadeuszu, długich, długich lat życia, dużo zdrowia, wszelkie pomyślności. Należy się cieszyć i prawda gratulować panu Tadeuszowi dalszych długich lat życia i jego aktywności. Jest to żywa, chodząca encyklopedia naszego prawda miasta. Zna wiele, prawda, szczegółów. No i cieszę się bardzo, że media się nim zainteresowały. Wszystkiego najlepszego. Pamiątkowe kwiaty oraz życzenia solenizant otrzymał od lokalnego tygodnika, a także od całej redakcji telewizji ProArt. Wszystkiego dobrego, 200 lat. No, dziękuję.